Witam serdecznie w kolejnym szorcie. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak zainstalować i skonfigurować dodatkowy serwer realizujący usługę Active Directory. Ta dodatkowa maszyna zapewni nam ciągłość dostępu do tej jakże ważnej usługi w sytuacji, kiedy główna maszyna z jakichś powodów przestanie działać. Zapewnimy sobie tym samym redundancję usługi Active Directory, co ma niebagatelne znaczenie, szczególnie w przypadku dużych sieci korporacyjnych, gdzie przestój w pracy jest niedopuszczalny i generuje duże straty finansowe. Dzisiaj pracować będziemy na serwerach w wersji 2016, natomiast śmiało te same czynności możecie wykonać na każdej posiadanej przez siebie wersji serwera Windowsowego. Na pierwszej maszynie usługa jest już zainstalowana i działa poprawnie. Jak widzicie, mamy tutaj dostępne obiekty, takie jak komputery czy użytkownicy. Adresację IP dla tego serwera dobieracie oczywiście według potrzeb, dostosowując ją do adresacji, jaką macie w swojej sieci. Ja na potrzeby tego poradnika skonfigurowałem adresy takie, jak widzicie na ekranie. Pora na drugą maszynę. Zaczynamy oczywiście od konfiguracji IP. Skoro maszyna pierwsza miała adres 10.0.0.200, to dla drugiej przypiszę adres powiedzmy 10.0.0.201. Domyślną maskę zmieniam oczywiście na 24-bitową, tak samo jak było to w przypadku pierwszej maszyny. Na tym etapie pole brama domyślna możemy zostawić puste, ale pozostaje nam jeszcze adres serwera DNS. Tutaj musimy wprowadzić adres naszej pierwszej maszyny, gdyż na tym etapie tylko ona realizuje usługę DNS w naszej sieci. Dla sprawdzenia komunikacji wykonujemy oczywiście testowego pinga. Jak widzicie, wszystko jest ok, także możemy przystąpić do instalacji Active Directory. Zaczniemy oczywiście od instalacji suchej usługi. Sam proces wykonujemy standardowo, bez żadnych udziwnień, dlatego też nie będę go omawiał, tylko po prostu szybko przeklikam. Po zakończeniu pierwszego etapu instalacji klikamy sobie w ten link, no i teraz cała zabawa. Z dostępnych opcji wybieramy nie tworzenie nowego lasu, tak jak robiliśmy to do tej pory, tylko zostawiamy domyślnie zaznaczoną opcję pozwalającą na dodanie nowego kontrolera do już pracującej domeny. Tutaj wprowadzamy jej nazwę i klikamy Wybierz. Musimy jeszcze potwierdzić nasze poświadczenia, czyli podać login i hasło administratora domeny. Zanim jednak podamy tutaj nazwę użytkownika, musimy wpisać nazwę tej domeny, dopiero potem nazwę konkretnego użytkownika pełniącego rolę administratora. Jeszcze hasło. No i ostatecznie wybieramy naszą domenę. Zaznaczonych opcji nie zmieniamy, pozostawiamy je bez zmian, dzięki czemu do usługi Active Directory doinstalowana zostanie jeszcze usługa DNS. Podajemy tylko tutaj hasło do odzyskiwania usług katalogowych, tak jak robiliśmy to do tej pory, i idziemy dalej. W kolejnym kroku również niczego nie zmieniamy. Tym ostrzeżeniem DNS na tym etapie się zupełnie nie przejmujemy, natomiast dalej wskazujemy, z którego serwera ten aktualnie konfigurowany ma pobrać kopię bazy danych usługi Active Directory. Zaznaczając tę opcję, można zainstalować kopię z nośnika zewnętrznego, jeśli taki mielibyśmy przygotowany. Natomiast jeśli go nie mamy, to wybieramy dostępny serwer i idziemy dalej. Nie dokonujemy zmian w ścieżkach zapisu usługi, a w kroku następnym widzimy już podsumowanie. Jeśli chcecie, można tutaj pobrać skrypt instalacji drugiego serwera w PowerShellu. Może przydać się w przyszłości, kiedy będziecie implementować Active Directory za pomocą właśnie PowerShella. Idziemy dalej i po chwili serwer mamy już gotowy do zakończenia instalacji. Klikamy Instaluj, no i czekamy. Po zakończeniu instalacji serwer musi się jeszcze zrestartować. Po restarcie maszyny widać, że oba serwery mają tę samą kopię bazy danych Active Directory. To znaczy widać, że na jednym i na drugim serwerze mamy dokładnie te same obiekty. Jeśli dokonam jakichś zmian, na przykład dodam nowego użytkownika na serwerze, to po odświeżeniu zmiany te pojawią się również na drugiej maszynie. Zobaczmy jeszcze, czy będziemy mogli zalogować się do stacji, jeśli jeden z serwerów przestanie działać. Serwer pierwszy wyłączymy, OK. No i próba logowania do stacji roboczej. Jest. Wszystko działa, wszystko zgodnie z planem. Pamiętajcie o tym, że aby mogło to działać poprawnie, to na kliencie trzeba przypisać w polu adresy serwerów DNS adresy obu naszych maszyn. Od momentu zainstalowania na drugim serwerze usługi Active Directory również tam działa już DNS, tak więc aby zawsze klient mógł korzystać z usługi, nawet po awarii jednego z serwerów, to musi mieć przypisane w polu adresy serwerów DNS adresy obu naszych kontrolerów domeny. Jeszcze jedna uwaga. Jeśli testować będziecie tę konfigurację na maszynach wirtualnych, to pamiętajcie, że wszystkie one w VirtualBoxie muszą mieć ustawione karty sieciowe w trybie sieć wewnętrzna. Skoro short, to short. Także tyle na dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Pozdrawiam serdecznie.